Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i pół. Może to nie był najdokładniejszy pomiar w historii, ale ten samochód ma prawie 5,5 metra. To więcej niż S-klasa czy BMW serii 7. Spróbujcie tym wjechać na podziemny parking w galerii, szczególnie taki z zawiasami. Ale ten samochód nie służy do wjeżdżania na parking w galerii. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj zza kierownicy Land Rovera Defendera, chociaż w zasadzie powinienem powiedzieć zza kierownicy jednorodzinnego domu na kołach. I dzisiaj bez żadnych reklam, więc przechodzimy od razu do rzeczy i może rzućmy sobie szybko okiem, czym w ogóle jest Land Rover Defender dzisiaj i w jakich występuje wersjach. Gama Defendera obejmuje kilka różnych wariantów. Pierwszy, najmniejszy, to trzydrzwiowa odmiana nazwana Land Rover Defender 90. Pośrednia i już pięciodrzwiowa wersja nazwana jest Land Rover 110, a największa, prezentowana w dzisiejszym filmie, to Land Rover Defender 130. Gama silnikowa dzisiejszego bohatera jest również dość szeroka, ponieważ obejmuje zarówno benzyny, diesla, jak i wersję plug-in. I tak, silnik diesla to 3-litrowa rzędowa szóstka o mocy 200, 250 lub 300 koni mechanicznych, natomiast benzyny startują od 2-litrowych 300 koni, przez 3-litrowe R6 o mocy 300 lub 400 koni mechanicznych, aż po 5-litrowe V8 o mocy 500 bądź 525 koni mechanicznych, w zależności od nadwozia. Tak jak wspomniałem, mamy też wersję plug-in i tutaj 404 konie mechaniczne. I teraz tak, Defender to legenda wśród aut terenowych. I pewnie test takiego modelu powinno się zrobić w takim prawdziwym terenie. Więc na starcie powiem, że ja czegoś takiego nie zrobiłem z paru względów. Po pierwsze, jeśli coś takiego Was interesuje, to odsyłam na kanały zajmujące się i znające się na prawdziwej jeździe terenowej. Po drugie, jeśli jedziesz w teren, to zawsze musisz mieć drugie auto z wyciągarką. Ja takiego auta nie miałem. Jeśli pojechałeś w teren bez takiego auta, to znaczy, że albo tam nadal jesteś, a przynajmniej samochód jest w tym terenie, bo tam został, albo nie byłeś w terenie. Po trzecie, nie bardzo chciałbym zwrócić ten samochód do parku prasowego uszkodzony. A szansa na coś takiego podczas jazdy terenowej to jakieś 99,5%. I wreszcie po czwarte, i chyba najważniejsze, moim zdaniem taki samochód, tylko mówię o nowym Land Roverze Defenderze z salonu, przez jakieś najbliższe 15 lat i tak żadnego terenu nie zobaczy. Więc ten samochód powinno się przetestować tak jak to zrobiłem, czyli podczas jazdy normalnej w mieście, czasem gdzieś tam na trasie. I właśnie, o ile ja widzę sens zakupu takiego typowego SUV-a, takiego jak, nie wiem, Toyota RAV4. Jeśli macie na przykład dojazd do domu, czy gdzieś tam dojazd do domu na działkę, po drodze, powiedzmy nieutwardzonej, jakiejś takiej drodze z dołami, to sens zakupu Land Rovera Defendera jest taki, że tej drogi może w ogóle nie być. Ten samochód, w cudzysłowie, wjedzie wszędzie. On się tak naprawdę nie boi niczego, to jest kwestia Waszej fantazji i Waszego zasobności, Waszego portfela i odporności na pewne widoki samochodu po wyjeździe z terenu. Ja zaraz troszkę więcej o tym powiem, ale druga rzecz, która w tym samochodzie jest inna, bo to jest ogólnie bardzo nietypowe auto. I druga rzecz, która może być dla pewnej grupy osób ważna, wiadomo, ta grupa jest nieduża, no bo jak duża jest grupa osób kupujących taki samochód, ale zobaczcie na to. Często jest tak, a praktycznie zawsze jest tak, że jeśli samochód dysponuje trzecim rzędem siedzeń, to są to miejsca, na których zmieści się jakiś większy kot, jakaś papuga w klatce, a może karma dla tego kota czy psa. Bo jak posadzicie tam dorosłą osobę, to będzie to dla niej katorga i być może ona będzie w stanie przejechać stąd do promenady, czyli jakieś 1,5 km. Dalej to już będzie dramat. Często nawet dzieci posadzone w trzecim rzędzie siedzeń mają tak średnio. To zobaczcie, może zacznijmy najpierw od drugiego rzędu. Ja mam 182 cm wzrostu i wbrew pozorom tego miejsca jest sporo, ale nie jest jakoś ogromnie dużo. Mieszczę się, nie dotykam fotela kierowcy, a nad głową to już praktycznie potęga. Tego miejsca jest ogromnie dużo, mimo tego, że mam tutaj bardzo duży dach panoramiczny. Swoją ścieżką, zwróćcie też uwagę na to. To jest ogromny dach panoramiczny, ale spójrzcie dalej. Tam gdzieś daleko jest jeszcze jedno okno dachowe. To robi tak ogromne wrażenie po wejściu do tego samochodu, jak zobaczycie, jak daleko to okno jest od Was, jeśli wsiadacie do pierwszego rzędu, że po prostu na bank zrobicie wow. Ale wróćmy do tematu, idźmy dalej. Grzesiek, który ma 192 cm wzrostu, również zmieścił się tutaj bez jakiegoś większego problemu i spokojnie dałby radę tutaj jechać. Ale teraz klucz programu. Przesuwamy kanapę, wsiadamy na trzeci rząd i po pierwsze,
Są tam trzy miejsca. Tak, to jest samochód dla 8 osób. To raz. A dwa, te osoby z tyłu, dorosłe osoby, również tam dadzą radę jechać, bo się spokojnie zmieszczą. I to jest coś, czego w samochodach, już nie mówiąc o tym, w samochodach w pewien sposób terenowych, naprawdę próżno szukać. I to jest coś, gdzie Defender 130, bo oczywiście mówimy o tej wersji, oferuje coś więcej. Oferuje po prostu efekt wow. Jak to natomiast wygląda pod względem bagażnika? No bo jak mamy trzeci rząd siedzeń, to raczej szału się tam nie spodziewajmy, więc wygląda to tak. Przy rozłożonym trzecim rzędzie foteli szału oczywiście nie możemy się spodziewać, ponieważ znajdziemy tu wtedy 290 litrów. Natomiast wystarczy te fotele złożyć i wtedy przestrzeń bagażowa rośnie już do ponad 1000 litrów. A jeśli chcielibyśmy złożyć jeszcze drugi rząd, to do dyspozycji dostaniemy prawie 2000 litrów. Czyli jeśli mamy, że tak powiem, aktywny trzeci rząd, no to szału faktycznie nie ma, ale jak go złożymy, no to w zasadzie możemy się albo kogoś tym samochodem przeprowadzać. To jest coś niesamowitego. Dobra, a teraz troszkę konkretniej pod względem silnika, co ja w ogóle dostałem do testu. Jak otworzymy maskę, to znajdziemy tam 3-litrową R6. Dysponuje ona mocą na poziomie 300 koni mechanicznych. Jej moment obrotowy to 470 Nm. Mamy tu całkiem przyjemną, płynnie zmieniającą biegi, 8-biegową skrzynię automatyczną. Maksymalna prędkość takiego samochodu to 191 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 8 sekund. I teraz znowu, co tutaj jest troszkę innego? Kiedyś to były rzeczy, że tak powiem, normalne, szczególnie w takich samochodach. Dzisiaj to już znika. 6 cylindrów, rzędowe 6 cylindrów. Ten silnik brzmi fantastycznie. To jest coś, co, tak jak mówię, ginie z rynku, jest tego coraz mniej i za każdym razem, jak wsiadam w samochód z taką jednostką, to mam banana po prostu od ucha do ucha, a może nawet szerzej, jeśli się da. I to jest ten punkt, za który ja Defendera, mogę powiedzieć wprost, pokochałem. W tej wersji oczywiście. Pytanie, jak tym się w ogóle jeździ, no i troszkę o tej jeździe, w cudzysłowie, w terenie. No i za teren, na którym ja ten samochód sprawdzałem, służyły mi takie po prostu większe dziury, takie 2-3 razy większe niż powiedzmy gdzieś przy takim typowym dojeździe na działkę. Piasek, trawnik, jakieś błoto. Byłem w tym samym terenie, w ten sam dzień, Hondą CR-V. I chociaż ona ten teren też pokonała, to Defender zrobił to w zasadzie ziewając, a praktycznie nawet nie budząc się. Dla tego samochodu takie doły, takie nierówności, to jest po prostu pestka. Może po prostu wspomnę, że prześwit tego samochodu to 219 mm, co już jest całkiem sporo, ale w trybie offroadowym możemy go powiększyć do 290 mm. Czyli prawie 30 cm prześwitu jest tutaj możliwe. To jak na samochód, którego ja nie traktuję jako typowe auto terenowe, tylko do jazdy w terenie, bo to dziś nie jest taki samochód, jest bardzo duża wartość. Przez to taka codzienna jazda, czyli te wszystkie krawężniki, progi zwalniające, właśnie jakieś dziury i tak dalej, to jest coś, o czym po prostu zapominacie, kupując Land Rovera Defendera. Nie wykorzystałem oczywiście tych wszystkich systemów wsparcia do jazdy w terenie, no bo tak jak powiedziałem, w nim nie byłem, więc nie będę się na ten temat wypowiadał. Wypowiem się natomiast na temat jazdy tym samochodem po zwykłej drodze, bo cały czas będę się upierał, że tutaj on spędzi najwięcej czasu. I to jest chyba moje największe zaskoczenie, bo to, że on sobie poradzi w terenie, to ja wiedziałem i tego się spodziewałem. Ale tego, że ten samochód tak dobrze radzi sobie na zwykłych drogach asfaltowych, no to tego już się nie spodziewałem. Oczywiście, ten samochód będzie się przechylał gdzieś tam na zakrętach. Jego prowadzenie, no, do najbardziej precyzyjnych nie należy. To jest oczywiste, może nie ma co mówić takich truizmów. Ale to, co mnie tutaj tak pozytywnie zaskoczyło, to komfort. Przede wszystkim w trakcie takiej normalnej jazdy jest tutaj cicho. Co w samochodach, powiedzmy, terenowych, no raczej oczywiste nie jest, a wręcz można powiedzieć, że się nie zdarza. Ten komfort pod kątem ciszy znika od jakichś 120 na godzinę, głównie za sprawą szumów powodowanych kształtem nadwozia, czyli oporów powietrza. I wtedy muszę powiedzieć, że robi się tutaj dość głośno, a jak spodziewacie się, że kupujecie samochód za ponad 500 000 zł, bo tyle to kosztuje, i spodziewacie się, że będzie w takim samochodzie totalnie cicho, no to tutaj już nie będzie przy takiej prędkości. Ale poniżej, taka normalna jazda na co dzień, naprawdę jest super. To, co tutaj słychać, to ten wspaniały dźwięk silnika. Ja tego słucham cały czas, uwielbiam to i w zasadzie mógłbym tego słuchać bez końca. Coś kapitalnego. I co robi tutaj jeszcze ogromne wrażenie, przynajmniej jak wsiadacie tutaj pierwszy, a pewnie drugi i trzeci raz też, to wysokość, na jakiej wy się znajdujecie.
Ja nie mówię o jakichś zwykłych osobówkach. Nie wiem, pewnie tego nie widzicie, ale jeśli to moglibyście zobaczyć, to zobaczylibyście, jak nisko te samochody się znajdują. Jak przejeżdżacie pierwszy raz, siedząc za kierownicą Defendera, na przykład, nie wiem, ja zapamiętałem, przejeżdżałem przy GLE. To nie jest mały samochód. A patrzyłem na niego jak jakiegoś Fiata Panda. To, co też zapamiętałem, to że czasami jadąc przy jakichś dostawczakach, mam wrażenie, że ja siedzę tak samo wysoko jak kierowca tego właśnie dostawczaka. Masz takie wrażenie na początku, wsiadając w ten samochód, że wszystkie auta powinny się rozjechać, bo jak się nie rozjadą, to je po prostu sobie zepchniesz. I nawet tego nie zauważysz. I chyba tutaj muszę wtrącić jedną rzecz. Defender to jest samochód, którym trzeba trochę dłużej pojeździć. Innymi słowy, Defender nie robi tak dobrego pierwszego wrażenia, jakim naprawdę jest autem. A mówię to ja, który nie lubi SUV-ów, żadnych SUV-ów, prawie żadnych SUV-ów. Ja ten samochód każdego dnia, z każdą jazdą, z każdym kilometrem lubiłem i doceniałem coraz bardziej. Bo nie będę ukrywał, na początku ogromne wrażenie zrobił na mnie rozmiar tego auta. Dźwięk silnika i tyle. Cała reszta leżała mi tak, powiedzmy, średnio. A dzisiaj, po tygodniu jazdy, ja jestem bliski stwierdzenia, że w tym samochodzie się troszkę zakochałem. I jakiś czas temu miałem test Volvo XC90 i tak sobie sam dla siebie porównywałem. I od razu mówiłem, nie, dobra, to jest taki bardziej hardkorowy, terenowy samochód, takie w sumie nie wiadomo co, na pewno wziąłbym XC90. Pewnie wziąłbym XC90, ale dziś już wiem, że dla pewnej grupy osób ten samochód to jest taka perełka, szczególnie dzisiaj. Kiedy wszystko staje się elektryczne, najlepiej, żeby miało silnik 1.0 albo 1.2, 6 cylindrów to już w ogóle zapomnijcie i tak dalej. Jest z tym samochodem oczywiście troszkę problemów, bo spróbujcie pojechać, tak jak powiedziałem na początku, do jakiejś galerii, czy po prostu gdzieś poparkować. Ja zapamiętałem, tutaj niedaleko jest Media Markt i ono miało zawsze taki bardzo wąski wyjazd w zasadzie, nawet nie wjazd, tylko wyjazd. Nie pojadę tym samochodem tam, bo boję się, żebym nie wyjechał. Jak stawałem w pewnych miejscach w galeriach, to głupio to powiedzieć, ale ja czasem zajmowałem dwa miejsca. Tam, gdzie trzymam samochody testowe, tym samochodem w ogóle nie wjechałem, bo bym się nie zmieścił. Nikt inny by za mną nie przejechał. Ten samochód jest ogromny. W wersji 130 ten samochód jest ogromny. Ale mówię to po to, żebyście wiedzieli, że zrobi to na Was na początku przeogromne wrażenie. Możecie być nawet troszkę przytłoczeni rozmiarem tego samochodu. Ale zapamiętajcie, wystarczy tym autem pojeździć, wjeździć się w nie i poza parkowaniem, gdzie pewnych rzeczy nie przeskoczymy, na przykład musimy pamiętać o tym kole zapasowym, które jest z tyłu i które zajmuje jeszcze tyle miejsca, jeśli parkujecie przy jakiejś ścianie. Ale tego też się nauczycie i jak się do tego przyzwyczajicie, to dziwnie to zabrzmi, ale jazda tym samochodem to jest czysta frajda. Nie pod żadnym kątem sportowym, żeby nikt mi takich rzeczy nie wmawiał i nic takiego nie powiedziałem. Po prostu przyjemność z jazdy takim klocem jest ogromna. Nie wiem, czy wspominać o spalaniu, bo osoby, które kupują taki samochód, raczej, może nie, że na to nie patrzą, ale to nie jest ich priorytet. No ale dobra, dla formalności. Minimalne spalanie, jakie ja uzyskałem w tym aucie, to było gdzieś pod miastem i to było w okolicy 8,5 litra. Taka jazda bardzo wolna. Spalanie, które wyszło mi na ekspresówce, to było jakieś 11 litrów, autostrada 15, a miasto, no to tutaj już jest, że tak powiem, dowolnie. Minimalnie miałem chyba 13 litrów, standardowo tak 15-16, jak będziecie sobie jechali, że tak powiem, przy odrobinie ułańskiej fantazji, to może i 20 parę, to jest spokojnie do zrobienia. No ale 2,5 tony, 300 koni, taki kiosk, to już nawet nie jest kiosk, to małe centrum handlowe, można się tego spodziewać. No ale dobra, spalanie to formalność. Z tym samochodem może być pewien problem pod innym względem, no bo kiedyś to była taka typowa, hardkorowa terenówka. Ona wjechała wszędzie, nie bałeś się nią wjechać wszędzie, po prostu nie było ci jej szkoda. A teraz powiedzcie mi, no wyskakujecie z 500 czy 600 tysięcy na ten samochód. Kto pojedzie nim w teren? No ja bym nie pojechał. Z drugiej strony są dużo lepsze samochody na normalne drogi. Więc po co jest to auto? Ja doszedłem do wniosku właśnie takiego. 8 miejsc, coś innego, bo to też może być ważne dla osób, które miały te już wszystkie GLS-y i tak dalej. Coś innego, coś bardzo zwracającego na siebie uwagę. To jest taki bardzo męski samochód. Ja go tak przynajmniej odbieram. Bardzo zwraca na siebie uwagę. Jeśli będziecie jeździć tym samochodem, to zobaczycie, każdy się na Was patrzy, bo to jest samochód niespotykany. No i oczywiście to, że jeśli naprawdę wjeżdżacie w jakiś cięższy teren,
bo nie wiem, jesteście myśliwym, bogatym myśliwym, albo macie taki dojazd do domu, to to auto poradzi sobie zdecydowanie lepiej niż ta cała masa pseudoterenówek. A często nawet terenówek. Może jeszcze zanim do cennika, to troszkę o wnętrzu. Bo tu też parę ciekawostek. No nie wiem, ktoś usłyszał Defender, czyli taki hardkorowy wóz w teren, a tu tak. Wentylacja w fotelach, nawet nie mówię o ogrzewaniu. Taki duży system multimedialny. Bezprzewodowe Android Auto czy Apple CarPlay. I super, że mogę w tym miejscu zaznaczyć, że tutaj jest prawie cały czas klasycznie, bo jeśli chcecie sobie obsłużyć klimatyzację, to proszę, kierowca, pasażer. Z takich ciekawostek, te przyciski są wielofunkcyjne, bo na przykład po naciśnięciu tego pokrętła mogę sobie ustawić wentylację właśnie fotela albo ogrzewanie. Po naciśnięciu tego przycisku mogę zrobić to samo od strony pasażera. Po naciśnięciu tego przycisku obok mogę sobie ustawić siłę nawiewu. A po naciśnięciu tego przycisku mogę sobie zmienić tym pokrętłem tryby jazdy, więc można pod jednym pokrętłem ukryć parę funkcji. Bardzo mi się to podoba. Jest tutaj więcej akcentów pokazujących, że to jest albo był samochód terenowy. Tego typu miejsca, takie uchwyty, czy uchwyty z tyłu przy drzwiach, żeby w ogóle wejść do tego samochodu. Ja zaznaczam, że dwa razy prawie z niego wypadłem. Gdzieś tam obok samochodu była dziura, ja zapomniałem, jak wysoko siedzę i naprawdę uważajcie przy wychodzeniu z tego auta. Ale jak na tego typu samochód, to materiały, wykonanie, spasowanie są naprawdę bardzo ok. Myślę, że określenie luksusowe auto terenowe bardzo dobrze pasuje do tego modelu. Podobają mi się też zegary, bo one są przede wszystkim bardzo czytelne. Ja tu widzę wszystko po pierwszym rzucie oka, nie muszę się tydzień do nich przyzwyczajać, ja to cenię. No i ten wyświetlacz, o którym wspomniałem. Coś typowego dla aut z całej grupy w zasadzie to jest ten sam wyświetlacz, czy ten sam system. On jest prosty, czytelny, może nie najszybszy, tak samo jak najszybsze nie jest przełączanie na przykład zegarów gdzieś tymi przyciskami, ale bardzo łatwo się tutaj odnaleźć, więc bardzo w szczegóły wchodził nie będę. Powiem jeszcze tylko, że system Audio Meridian jest warty dopłaty, gra bardzo dobrze, nie tak jak Bowers w Volvo, ale jest naprawdę ok. Świetne, ale też myślę oczywiste jest to, że drzwi zakrywają progi. Świetne i mniej oczywiste jest natomiast to, że tunelu przed drugim rzędem praktycznie nie ma, a jeszcze fajniejsze jest to, że w tego typu samochodzie siedząc z tyłu możemy sobie sterować własną klimatyzacją. No dobra, i chociaż w autach tego typu bardzo ciężko podać cenę, bo tutaj te ceny są często rozbieżne, na przykład z poziomu 300 tysięcy do milion, ale postarajmy się sprawdzić, ile takie cacko kosztuje. Aktualny cennik Defendera za wersję 90 startuje od około 353 tysięcy złotych, aby zakończyć się na ponad 800 tysiącach złotych za wersję 130 V8 5 litrów. Zaznaczę, że są to oczywiście ceny katalogowe, bez dodatkowego wyposażenia. Natomiast prezentowany dzisiaj bardzo fajnie wyposażony egzemplarz kosztuje dokładnie 531 tysięcy złotych. No dobra, powiem tak, to jest jeden z najciekawszych i najfajniejszych samochodów, jakim jeździłem od dawna. Zupełnie nie jest autem dla mnie, ja o takim samochodzie bym nawet nie pomyślał, właśnie myśląc, ile samochodów innych mogę mieć za takie pieniądze, ale jeśli coś takiego lubicie, jeśli coś takiego szukacie, jeśli czegoś takiego potrzebujecie, to nie zapomnijcie odwiedzić salonu Land Rovera i sprawdzić Defendera, tylko ja naprawdę proszę Was o jedno. Pierwsze wrażenie, które będziecie mieli, jeśli nie jeździliście nigdy takim samochodem, będzie zupełnie inne, niż jakbyście pojeździli tym samochodem chociaż przez weekend. Tylko nie tak, że raz się przejedziecie, a potem sobotę, niedzielę będzie stał, w poniedziałek oddacie. Pojeździcie tym samochodem jak najwięcej i myślę, że jest szansa, że będzie tak jak u mnie. I z każdym dniem, z każdym kilometrem być może będziecie się w tym samochodzie zakochiwać. To jest samochód, który dzisiaj dla mnie jest taką perełką na rynku motoryzacyjnym. Perełką, która szybciej albo później, oby później zniknie, bo takie auta po prostu znikają. I cieszmy się, że jeszcze w ogóle są. Ja Land Rovera Defendera uwielbiam. Dajcie znać, czy Wy też uwielbiacie ten samochód. Czekam na Wasze opinie w sekcji komentarzy. Jak macie sekundę, to proszę oceńcie ten materiał. Jak się podobało, to łapa do góry. Jak nie, to do dołu. To mi się na pewno przyda. No i dla osób, które jeszcze kanału nie subskrybują, to zróbcie to teraz. Bo co? Bo widzimy się za tydzień. Dzięki za oglądanie. Cześć!